Nazywam się Elżbieta Stefańska, z domu Adamowicz. Urodziłam się w Grodnie. Parę razy nas wywoływano i poddawano jakimś zabiegom, jakimś zastrzykom. Co to było, to nie wiem. Ja tylko pamiętam, że parę razy miałam jakiś taki atak serca. Tak jakby mi go ktoś ścisnął mocno, jakby wydusił, ale w ostatnim momencie puszczało i normalnie oddychałam już. I później potem straszne ataki wątroby, ale takie, że nawet powietrza nie można było złapać i żółtaczka. I to nie tylko ja miałam, bo kilka osób. Były kobiety starsze, a były dziewczynki po 13 lat. To mało która przeżyła. Tam co robiłyśmy? Kopałyśmy doły pod fabryki późniejsze, zakładałyśmy kolejkę, karczowałyśmy drzewa. Po jesień to leciały orzeszki bukowe, to się zjadało, ale Niemcy też zbierali. Ja poszłam sobie, patrzę, a tam są psy, a u nich w miskach śpią. A w miskach taka kasza. A nas, jak wychodziłyśmy za druty, to pilnowano z psami. One okrążały naszą kolumnę i z zasady gryzły, jak ktoś był lekko wychylony. Ja po wojnie przez długi czas zupełnie jakoś podświadomie, jak widziałam wilczura, to coś we mnie cierpło. I pamiętam, kiedyś stałam na przystanku, idzie towarzystwo z psem, olbrzymim wilczurem. I ten wilczur popatrzył na mnie, idzie do mnie i kładzie się na moich nogach. Ja byłam zdumiona, ci ludzie byli zdumieni, ale ja myślę, że on przeprosił mnie za swoich braci, bo już się więcej nie bałam. Na pewno też jest to próbą charakteru, bo widziałam osoby, które zupełnie zapominały, że są człowiekiem, a były takie, które, no, można świętymi nazwać.